Dobra, po raz trzeci zalewanie płynu chłodniczego i to niebieski G11 ze względu na to, że muszą być te krzemiany w tym pierdzielonym płynie. Zrobiony uchwyt na filtr paliwa z przeróbki by Krzysztof Blik. Akumulator zostaje 800 amper 100 amperogodzin, czyli praktycznie jak w Masterze. Jest też Grzesiu. Nie no, już jak teraz nie kopnie, to już tylko spłonie. Nie, no to jest spoko. Wczoraj odpalił, bo ja był. Siemanko, po raz kolejny Wąski z tej strony. Jesteśmy w Kiwi Autocentrum, a to już druga część naszego zlecenia dla Stradale i Roberta Wąskiego ze Stradale Classics, czyli Renault Espace J11 2.1 Turbo Diesel, którego szykowaliśmy na ich loterię, która już przeminęła z wiatrem, ale zwycięzcy zostali wybrani. W tym momencie formalności mamy za sobą. Jesteś szczęśliwym posiadaczem Renault Espace. No, dokładnie tak. Szczęśliwym posiadaczem. No właśnie, no. Pytanie, czy szczęśliwy. Tak, czy szczęśliwy. Zobaczcie, jak wyglądał drugi etap walki, kiedy to silnik z Renówki zaskoczył nas wszystkich kompletnie i naprawdę zjawiskowo. Zobaczcie. Jako że to zlecenie już troszkę trwa, pozwoliłem napisać sobie w czasie wolnym, chociaż czy takowy czas wolny w ogóle jest przy tym samochodzie, ale znaleźliśmy chwilę. Wąski, oda do Stradale. Drogi Stradale, powiem to skrycie, ten Espace na warsztacie to nie lada odkrycie. Części niedostępne, mechanik załamany, chociaż zlecenie jest trudne, my się nie poddamy. Przy walce z tym autem przyświeca tylko jedna nagroda. Wśród brudu, rdzy i kurzu nieznana nam swoboda. Gdy czas nagli Robert wydzwania, kończmy już tą robotę. Przecież samochód do wygrania. Nie będę pisał wierszy już nigdy w życiu, ale... Dzień dobry. Ach, przyszedł czas na przeguby. Możesz się popieprzyć? Panie, jak to mówią, trzeba było nosić teczkę, a nie teraz pchać zawleczkę. Robercie, spróbujemy dostać ci nowiutki zbiorniczek wyrównawczy do płynu chodzącego, bo ten już wygląda troszkę jak lewa pięta legendarnego Louis Define, czyli troszkę przyśnie działa, troszkę zżółknięta. Jeżeli będzie dostępne, a powinien być, to dostaniesz nowy. Tak jak widzisz, przód motoru. Rolka wymieniona, pasek wymieniony. Fortuna kołem się toczy. Znaczy jeszcze się nie toczy. Jak będzie pierwsze odpalenie, czeka go jeszcze serwis olejowy na pewno. Wymiana wszystkich filtrów na pewno. Spróbujemy jeszcze uszczelnić gdzieś tu układ chłodzenia, bo te niektóre króćce no nie wyglądają. Dzień 85 naszej walki z włoską motoryzacją prosto od Roberta. Dzisiaj Krzysiu zaczyna montaż hamulców. Klocki, tarcze, przewody już są. Zabezpieczone całe zawieszenie. Przeguby i półosie wymienione na nowe. Krzysiu, piękna ta tarcza. Jedziemy! Dumny jestem z ciebie. Jak tak patrzę, jak cię uczyłem mechaniki tam od 65 roku, to powiem ci, że dużo wiedzy wchłonąłeś. To ty mnie uczyłeś? Tak. Ja zapomniałem. Opowiedz stare historie, żeby nasi widzowie wiedzieli. Historia wymiany półosi w tym samochodzie. Jest przefantastyczna. Co trzeba było zrobić, żeby te półosie chciały wrócić? Trzeba było zluzować silnik ze skrzynią, podnieść do góry, żeby półosie weszło. A nic praktycznie się nie zmieniło, bo zmieniliśmy przeguby zewnętrzne na oryginalne, czyli taki sam rozmiar. Tak. Tragedia. No idziemy. Niestety. Druga strona. Trzeba? Trzeba. To idziemy. Thank you.
hamulce, tarcze klocki, układ hamulcowy przód, regeneracja zacisków, nowe przewody hamulcowe, to już mamy za sobą. I tak pa... Widzę, Krzysiu, coś rzeźbi, chodźcie, pokażę wam co. Dobrze, zobaczyłem kątem oka. Tutaj zawsze się coś musi dziać. Jaki profesjonalny stojak malarski, chłopie. To wygląda troszkę jak peryskop. Jest jeszcze jeden aspekt, który doda tutaj 35 koni mechanicznych. To co, z miejski zlewka i do silnika z powrotem. No kurde, u siebie muszę dolać, nie? Bardziej. Jaką oliwę lejesz? Najlepszą. Najlepsza, a jaka to jest najlepsza oliwa? Oliwa z oliwek. Prosto. Dobra. Trenóweczko pi. Ty, Robert, będzie w piątek, mamy mało czasu. Niebieski płyn będzie lany. A niebieski płyn G11 to tak woli ścisłości jest z przeznaczenia do starszego typu chłodnic, ponieważ ma dużą zawartość krzemian, które w nowych chłodnicach, chociażby aluminiowych, mogą powodować zatory, gdzieś tam więcej syfu, ta chłodnica może tego nie przepchać i jest buba. Pamiętajcie, 2005 do góry lejemy G12, G12+, poniżej 2000 roku możemy lać G12, ale możemy też lać G11. Fajnie byłoby to skończyć już dzisiaj, ale nie wszystko da się zrobić w jednym strzale, ponieważ wczoraj robiliśmy wnętrze, próbowaliśmy mocowanie foteli, regulację ten przy tył zmienić, ale też pracowaliśmy nad nawiewem. I troszkę renówka w środku wygląda jak po tornado, a z tego względu, że musieliśmy wyciągnąć rezystor dmuchawy od silnika, niedostępny ani w zamienniku, ani w oryginale, czyli musieliśmy naprawić go ręcznie. Udało się, ale dopiero do nas jedzie. Dzisiaj będzie to spinane. Na razie wygląda to tak. Dobra. Pierwsze grzanie świec. O Jezu, już się boję. Matko Boska. Teraz wam pokażę, jak wygląda wybranie papieża. Ale chodzi. To działa. To żyje. Papież wybrany, jak to mówią. Odpalanie renówki nie idzie z planem zgodnie. Zobaczymy, co namodziliśmy. No. Miny smutne. Jak odpali to... No
Dobra, zabieramy się za cmentarzysko. To, że ci samochód puścił brudnego bąka białego, jak już odpowietrzeliśmy auto, to jedno. A jakie są podejrzenia, Krzysiu? Że uszczelkę wywaliło. Wypierdziało uszczelkę po tylu latach? Akurat zbiegiem okoliczności u nas na warsztacie, co jest zawsze piękne, smutne i problematyczne. Wyjmujemy głowicę, ściągamy ją do góry, ale kurde, szpile się przy tym wszystkim ruszają. Zaraz pękną wszystkie w pizdzie. Bałek jest wytarty, trzeba będzie go znaleźć. Muszę. Ja już tak dawno nie widziałem głowicy, żebym miała tylko 8 zaworów. Nie no, tylko ten, nie? Tuleje. Właśnie widzę, że są tuleje. A co macie tutaj? Nie wiem, zaraz zadzwonimy. Co złoży, bo ty przy głowicę robiłem silki, szlifierze różne. 3 chirurgów. To już jest inny koszt i cały. Nadszedł ten dzień, kiedy dostaliśmy wszystkie elementy do silnika od Renówki 2.1 Turbo Diesel Robercie, a więc wygląda to następująco. Mamy nowe manele do twojego silniczka, świeżutkie, jeszcze ciepłe, jak z piekarni. Cały zestaw uszczelek do cylindrów, panewki korbowodowe, nowiutkie, następne uszczelki. Pyk, 4 sztuki tu. Taki mamy stary tłoczysko. Następny zestaw uszczelek to jest twój stary wałek rozrządu. Ale jest też i nowy wałek rozrządu. Nie będę dziada wyciągał, ale jest świeżutki. Kolejne zestawy uszczelek. Uszczelka głowicy, pokrywa zaworów, jakieś pierdółki do uszczelnienia silnika, wszystkie o-ringi, simringi. Turbina z kolektorem. Tak wygląda. Mamy ją na wierzchu, więc też uszczelnimy od razu kolektor. Wszystko będzie miało ręce i nogi. Dzisiaj kolega już czeka. Uszczelnienie i czyszczenie miski olejowej wchodzi w grę. Troszkę ciemno, ale mam nadzieję, że wszystko widać. Kawał niesamowitej motoryzacyjnej przygody przed nami. O, uszczelka pokrywy zaworów. To też chapsnie, nieszczęsna odma olejowa. Co, rozrządzik rozpięty, ale nie ściągnięty. Wszystko tutaj jest cacy. Najgorszy temat już za nami. Tu jeszcze mamy chwilowy rzut oka na nasze króćce silikonowe. Mały bajzel, spoki. Lekki powrót do przyszłości, bo parę dni temu wszystko było pospinane, ale ten pęknięta tuleja cylindra no, pozwoliła nam znowu wszystko ściągnąć od początku i wymienić wszystko na świeże, ale tak jak jest już pokazane, tak dzisiaj będzie się działo. Za chwilę przychodzi mechanik, siada do roboty, robi sobie 8 litrów kawy zbożowej i walczy. Prawda? Tak.